Świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowców. Wiedźmin Dziki Gon. Gimpo! Us! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. Dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku serii Wiedźmin, czyli Gon. No zobaczcie, jak tutaj pięknie. Na razie jeszcze będziemy sobie podróżować tutaj po krainach Velen oraz okolice Nowigradu, tutaj patrolować, bowiem okazało się, że są jeszcze dwie wsie, do których w zasadzie nie dotarłem i nawet nie przeczytałem tablicy ogłoszeń. Oto taka ciekawostka. Zaraz sobie tutaj dotrzemy do tego punktu właśnie. Gdzieś tutaj chyba coś takiego powinno się pojawić. A nie, tu jest obozowisko bandytów, które jest obok pewnej wsi. Tak sobie zaznaczyłem na mapce. Więc na początku, a co za rębajło chce mi tutaj zarąbać. Proszę pana, pan nie wie, z kim pan ma do czynienia. Okej, gdzie są jeszcze jakieś pachołki? Tu jest jeden pan. A tu jest jeszcze jeden jakiś zboczeniec, który nago tutaj lata. Okej, dobra. Oczywiście są to pachołki. Nie są w stanie mi nic absolutnie tutaj zrobić, więc tak powiem, zero przyjemności w sumie z takiej walki. Dobra, weźmy sobie coś, co trzeba. Jakaś receptura, oj, przeciążenie, no super, dobra, ale akurat dajemy się do wsi, więc zaraz będziemy mogli posprzedawać część przedmiotów ekwipunku. Już za niedługo będę mógł stworzyć sobie najlepszy tutaj mistrzowski pancerz wiedźmiński. Jeszcze muszę zdobyć właśnie jeden level, a jak widzicie, expa jest naprawdę już dużo, więc niewiele brakuje. Składniki mam akurat, jeżeli o to chodzi. Dobra, wieś Alanes. Dokładnie tutaj musimy się udać. Myślę sobie, że jeżeli tam wykonamy jakieś questy oraz to, to zaraz sobie ten level wbijemy. Jak nie, to już to zrobię w ramach mojej prywatnej rozgrywki. Już w następnym odcinku pokażę wam się z mistrzowskim pancerzem cechu niedźwiedzia. Dobrze, dotarliśmy sobie do wsi. Gdzie jest tutaj tablica? Tutaj jest tablica. O, się jeszcze nam nie wczytała teksturka. Dobrze, zabierzmy sobie pszczelarkę. No chyba nie zlecenie dla nas. Szczerze mówiąc nie wiem, czy jest tutaj jakieś miejsce dla nas albo quest do rozwiązania. Czy w tej wsi jest jakiś kupiec albo ktoś taki? Czekaj, ktoś tutaj gada, ale chyba jednak on nie da nam żadnego questa. Na to wygląda. No dobrze, chyba musimy sobie jakoś inaczej tutaj poradzić. No karczmy też żadnej tutaj nie widzę, więc raczej chyba niestety nie zakupię ani nie sprzedam tutaj niczego. No nie mam wyjścia w takim razie, muszę się udać gdzieś za pomocą szybkiej podróży. Jest tu jeden znacznik. Rezydencja Velgenburdów, no... gdzieby się tutaj udać najbliżej w takim razie, żeby można było co nieco posprzedawać. Może do jakiejś większej wsi tutaj gdzieś, no, podskoczyć do Oxenfurtu. W sumie trochę daleko. Gdzie tutaj najbliżej ktoś by mógł mi, że tak powiem, od razu tutaj posprzedawać coś? Może faktycznie tak do Nowigradu będzie najszybciej. No, wydaje mi się, że tak i nie ma co kombinować. Dobra, udamy się do portu w Oxenfurcie. Podskoczymy sobie do kogoś, gdzie będziemy mogli posprzedawać dane przedmioty. No i od razu sobie zaś podskoczymy tam do tej miejscowości, zbadamy sobie ten znacznik oraz jeszcze jedna miejscowość wyżej. Dość ciekawa sprawa. Warto tam zajrzeć w mojej ocenie. Dobrze. Tak więc Geralt ma pełne tutaj ręce do roboty. Jeszcze mamy wyspy Skellige także do zwiedzenia. A tam też jest coś trochę. Więc dobrze, koło tutaj akurat najbliżej możemy znaleźć kogoś, kto by tutaj nam posprzedać. O, tutaj mamy dwóch kupców, całkiem fajnie. Nie jest to daleka odległość, jednak ja zawołam płotkę, bo jakbym miał tak iść tutaj cały czas, od tak i tak, to by to troszkę tutaj trwało. A mama mówiła, że jak nie zjem obiadu, to zmieni się w strzybę. No, lepiej zjeść obiadek, bo tak się stanie, dziecko drogie. Dobrze, na koniu to troszkę szybciej nam pójdzie. Co się tu dzieje? Trzymaj się ode mnie z dala. Jakie stać? Ciekawe? Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci, nie gadaj! Ja następny podatek nie zapłacę. Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida.
Próbować zawsze możecie. To się źle dla was skończy. Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitko. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźminie, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. No. Uważaj. Jak widać, nawet i Wiedźmin może mieć tutaj swoich przyjaciół, nawet po stronie takich właśnie żołnierskich, militarnych. Dobra, ja już tą ciężką drogę i mękę sobie wykonam piechotą, docierając do kupca, który jest po lewej stronie. Jemu tutaj posprzedaję dość... Nie widziałem, ale od ciebie nie chcę akurat kupować. Tutaj jest jeden ziomek, papier poproszę i buteleczkę, któremu z chęcią posprzedaję. Obejrz. O, no za bogaty to ty nie jesteś. No dobra, bierz ten miecz. Bierz ten... No tak, pancerzy już nie weźmiesz. Za biedny żeś jest. Weź sobie to. Weź sobie też te buty. Aha, tych butów też nie. Gawice może akurat wziąć. Jeszcze na to go stać. Niech sobie... Aha, na to już go nie stać. Fajnie. Kuszę oczywiście niech sobie też weźmie. Nie jest mi to kompletnie potrzebne. Dobra. Bywaj. Okej, odzyskaliśmy sprawność i Geralt już może normalnie chodzić, a nie jakiś paralita. Dlatego podskoczmy jeszcze tutaj do płatnerza, który powinien mieć dość sporo kasy przynajmniej. Tak mi się wydaje w mojej ocenie. O, jest i pan płatnerz. Dzień dobry. Pokaż. No, no i ten to ma kasiory, temu ty mogę nas sprzedawać. Weź se ten, weź se to, weź se tamto. Patrzcie, mam aż 12 tysięcy koron, to bardzo dużo jest. Cieszy mnie to. Natomiast czy on ma jakieś tutaj pancerze? No ma, kurczę. 190 aż ma ten tutaj. Jest, powiem wam szczerze mówiąc, lepszy od mojego aktualnego wiedźmińskiego pancerza. Patrzę, czy nie ma jakichś ciekawych przedmiotów tutaj, ale nic mi się niespecjalnie rzuciło w oczy. Bywa. Tego bywaj zatem, a zobaczmy jak to u nas jest. 105 mamy, no troszkę te kamienie tutaj nam ważą po części. Jednak te narzędzia akurat zostawię tutaj, bo to wszystko może się jeszcze przejść. Pogrzebacz, to jest też dość ciężkie, i więc oczywiście znowu, to sprzedajmy, bo po jaką cholerę mi to w zasadzie tutaj zostało w tym ekwipunku, to nie wiem. Aha, okej. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Klapy na konia też nie są mi potrzebne. To niech sobie tutaj zostawi. Czy jest coś jeszcze takiego ciężkiego, co bym mógł mu jakoś celnąć? A, metrowa kajdanka. Ciekawe. No jeszcze oczywiście są te przedmioty, ale tym się zajmiemy akurat kiedy indziej. Dobra. Jest dobrze. Bywaj. Pora się stąd zabierać w takim razie, więc wyjdźmy. Płotka, gdzie jesteś tutaj? Nie mamy nic na ból brzucha, wybaczcie. A my teraz sobie już pobiegniemy tutaj. Akurat kapitan nas ładnie teraz pożegnał. Wracaj skąd przyszedłeś. No, spoko. Dobrze, my teraz udamy się zaś ponownie do tej wsi. Zbadamy sobie ten pewien znacznik i pójdziemy sobie także do wsi wyżej. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. W ogóle są takie dziwne rejony tutaj na prawo, jak patrzyłem na mapę. I te rejony być może okazują jakieś jeszcze wioski nieodkryte. No zobaczcie sobie, bo tak myślę sobie, czy to tutaj, czy to tutaj, czy to tu, to może być normalna wieś tak samo, jak i to tutaj, a po prostu mnie tu jeszcze nie było. Musimy to zbadać dzisiaj. Dobrze. Dzisiaj gameplay jak taki troszeczkę na luzaku. Wsiądźmy sobie na płotkę. No i zagalopujmy te 100 metrów. Patrzcie, jakie to ładne wzgórze jest. Może coś na jego szczycie będzie się znajdować. Na to właśnie otóż liczę. Jest tutaj faktycznie coś dziwnego. Wygląda mi to na miejsce mocy. Ej, jest to miejsce mocy. Super, będzie kolejny punkt do znaku igni, bo właśnie ostatnio pakuje dość trochę w igni. Okej, Geralt nieźle napurwia parkura. Medalion drży to miejsce mocy. Tak, jest. Dawaj, punkt umiejętności. Super. Fantastycznie. Zatem dodajmy sobie już od razu teraz do postaci
znaku Igni jest i na 5 poziomie. I to już mnie właśnie teraz bardzo cieszy, bo znak Igni naprawdę da nam całkiem sporo tutaj do zabawy. Więc jest naprawdę dobrze. Zobaczmy, jak moje Igni wygląda. To mi się podoba. No w sumie to nie zmieniło się jakoś specjalnie. Pewnie zmieni się dopiero na następnym poziomie, albo po prostu będzie, znaczy na pewno będzie zadawać większą ilość obrażeń. Tego nie jestem przekonany na 100%. Więc fajnie. Dobrze, my teraz tutaj... Ciekawi, żeby zobaczyć, co to jest, ale patrzcie, tutaj też są jakieś dwie jakby wioski, tak tutaj takim górnym jakby ciekawym szlakiem. Udajmy się może do tego znacznika teraz. I z tego znacznika później tu i już od razu do wioski. Dobrze, to nie są wcale dalekie odległości, więc nie przejmujcie się, że to może na mapie wygląda całkiem daleko, ale te odległości będziemy w stanie bardzo tutaj szybko też pokonywać. Już bowiem płotka ma u mnie bardzo dużą wytrzymałość na chwilę obecną, więc naprawdę daleko możemy sobie zagalopować, że tak się wyrażę. Hop, patrzcie jak to ładnie. Zboże, pszenica, robią sobie w polu. Co za typowa Polska. Taka wieś, słowiańska. Dobra. Galopujemy sobie dalej. Spieszymy daleko. I co to się tutaj wyprawia? Patrzcie, jakby puste jakieś dziwne obozowisko. To wie, czy niektóre miejsca właśnie tak nie będą tutaj wyglądać. Wygląda mi to na jakby na taką opuszczoną kopalnię. Cóż to wie? Ciekawe miejsce. Jak to na mapie wygląda? No faktycznie, niby jakby coś się tutaj miało dziać, a się jednak nie dzieje. O, taka ciekawostka. Dobra, galopujemy dalej. No i już lada, lada moment, będziemy przy naszym znaczniku. Okej, ktoś tam jest po prawej, pewnie jakiś wilk. Albo coś innego, jakieś kule, albo utopce. Okej, no to już jesteśmy na miejscu. Co my tutaj mamy? Jakieś drzewo dziwne. Wygląda mi to na gniazdo potworów, a jednak strzeżony skarb. To ciekawe, może jakiś schemat wiedźmiński znajdziemy. Hihi, baba wodna. Zawsze mi ona śmieszy. Nie uważa się, że jest zabawna? Patrzcie, zaraz wyskoczy. Co ty się jej stało? Baba wodna. Rzuci we mnie błotem. No cóż, nie zdążyła. Przykro mi. Tak więc, baba wodna. Ja sobie wezmę swój skarb. Buty tropiciela. No cóż. Także mówiąc, liczymy na coś... lepszego, ale całkiem fajne te pancerze tutaj. Co to w ogóle za pancerz tutaj znalazłem? Na pierśnik maga. Wygląda nawet całkiem spoko, ale oczywiście zakładam swój wiedźmiński pancerzyk. I całkiem fajny. Rękawice, no powiem, że kozackie. Fajnie wyglądają. Ale zostanę przy moich wiedźmińskich, które też już za niedługo, jak znajdę tylko schemat, będę mógł ulepszyć. A zawsze lepiej to mieć w pełności cały wiedźmiński rynsztunek wyposażony być niż... powiedzmy posklejany mieć ekwipunek. Nigdy to nie będzie działać tak dobrze. Dobra, jest tutaj kolejny znacznik i zaraz dotrzemy sobie do tej wsi, która jest tam troszkę wyżej. Tak więc Geralt, wskakuj mi tutaj na płotkę. I lecimy dalej. Taki exploring day dzisiaj. Cieszmy się i relaksujmy tą piękną naturą oraz aurą, jaką oferuje wiedźmi. Przez dziki, przez wilki, przez niedźwiedzia. Geralt popierdziela na dzikim koniu. Dobra, jest i następny strzeżony skarb. A no proszę, ja myślałem, że tutaj będę musiał pływać, nurkować czy coś, a tutaj takie proste akurat sprawy. No chodź tu. I poczuj mój znak Igni. Ja napowiem wam, że to jest jakaś wodnica tutaj twardsza. Ładnie tak błotem obrzucać ludzi, pani wodnico? No zesz mnie. Dość mam cię. Nie lubię cię. Poczuj smak mojego ostrza. Jeszcze chowa się w wodzie. Za bezczelna wodnica. Kurde. Agresywna w dodatku. Co za baba. Dobra, kończymy. Jeszcze żyjesz? Kończmy tą zabawę. Dość mam takich głupich wodnic. Jeszcze zgniła na dodatku, albo się zesrała, czy coś takiego, bo ta woda się taka dziwnie czarna zrobiła. Wolę nie wchodzić w szczegóły, co się tam działo. Dobrze, co my teraz wzięliśmy tutaj? Czybym miał zaś ten sam napis? No nie no, podobne. Kurde, nic mi z tego nie będzie. Cholera jasno, muszę to naprawdę posprzedawać gdzieś, to zaraz.
Dobra, spróbuję dotrzeć do tej wioski. Może tutaj będzie jakiś kupiec. Wtedy bym się nie musiał daleko cofać, ale z pewnością będzie jakiś znacznik. Ze znaczniku zawsze możemy szybko przetransportować się na przykład do transportu i dać tam sprzedać jakimś handlarzom te rzeczy. Dobrze, wioska jest już tutaj. No dość mała, sympatyczna wieś. Widzę, że lubią mak. Dużo maku lubią. Wieś Jantar. Jest i kupiec, super. Czekajcie. Coś się tutaj dzieje chyba. Nawet jak widzicie, podwójna akcja tutaj się rozgrywa. Dlatego ja zaraz do niej przejdę. Tylko, że... Czekaj, kupcu dupi. Stój. Stój, kupiec. Nie idź. Zostań, zaczekaj. Geralt, wskaż do niego szybciej. Zagadaj do tego kupca, kupca, kupca. Witaj. Dzień dobry, pokazuj, co masz. Pokaż mi to. Mam nadzieję, że... No tak, że ma dużo kasy. Zapomnij, ninja. Nie ma dużo kasy. Dobra, ale może... O, super, chociaż tyle udało się posprzedawać. Może coś jeszcze weźmiesz. Dobra, ekstra. Weźmiesz ten pancerz? Na ten pancerz to cię już nie stać. A masz coś ciekawego? No nie masz nic ciekawego w sumie tak do sprzedaży. Tego już też ode mnie nie kupisz. No dobra. Miejmy nadzieję, że tyle akurat miejsca w tej chwili mi wystarczy. Pewnie, szczerze mówiąc, wątpię. Najwyżej wrócę się do niego jeszcze raz ponownie. Dobra, jest tutaj pierwsza jakaś akcja. Jak żyć, Wiedźminie? Jak tu żyć? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Godard. On nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi z grają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Takich, co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Ciekawe, już mi się podoba. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo ich łowcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Dobra, musimy znaleźć jakiś konsensus. Jestem ciekawy, co to za osóbka tam jest. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Może to suku. Uważaj na nich, nie dziwiłbym się. Są naprawdę groźni. Spokojnie, z takim miem do czynienia. Okej. Okay. Musimy zaczekać do zmierzchu. Dobra, ale to możemy zrobić już wieczorkiem, a jeszcze tutaj... Aha, to jest tablica ogłoszeniowa, czyli to nie jest jako tak quest taki. Wróg nie śpi, śruby pomira, uwaga na sprzycz, zlecenie. Mamy zlecenie, super. Oj, chyba wpadnie deszcz. Zjadło. Fantastycznie. Weźmiemy się za to, a teraz mimo wszystko kimnijmy się do tam wieczorka. Myślę, że do tej godziny, a jednak nie. Dobra, do północy myślę, że ktoś się... No czekam na zmierzch, na atak. A, no na zmierzch. No ja se zaczekałem do nocy, to chyba muszę troszkę zaczekać w takim razie. Przespać jeszcze raz. No i czekajcie, o 19 pojawią się? No nie, no to w sumie nie zmierzch jeszcze. 20. Broń mieszkańców wioski. Czekajcie, zmieniło się. Halo, halo, wilczyco. Czy się chcesz gdzieś pojawić? Otwieram! Jesteś. Wiedźmin, co to, wioskowi cię wynajęli? Aha, czyli to jest ona. Wynajęli, żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz
możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim mścić? A więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, Wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Rób to, co chce to. Nie będę ci wchodził w drogę. Rób, co musisz. Dobra decyzja. Widzisz? Gładko poszło. To dla ciebie, za zrozumienie. Idziemy, panowie! No cóż, pewnie w tej wsi mnie będą nienawidzić. No ale co mnie to obchodzi? Tak musiało być. Na plecach to o, nawet znikli się, rozpłynęli. To taka ciekawostka. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj zlecenie wiedźmińskie, które trzeba jak najbardziej wykonać. Mimo wszystko kimnijmy się do rana, bo z rana jednak lepiej wykonywać zlecenia. Tak mi się to w mojej ocenie jakoś lepiej tutaj zawsze grało. Dlatego też weźmy sobie tutaj zlecenie. I co my tutaj mamy? Barciowe widziodło. Widziadło. Bardowe widziadło. Dobra, no to zapytajmy tego, kto w ogóle zlecił. To zleconko. Wyruszajmy zatem w tamtą stronę. Cieszę się, że tutaj właśnie poszło tak całkiem fajnie, sprawnie. Bałem się, że żadnego questa może tutaj nie być. No to jednak poszło bardzo sympatycznie. Swoją drogą nie zapuszczałem się w te rejony tutaj. I jest to naprawdę bardzo ładny tutaj widoczek. Ktoś tu kuje miecze. Chyba tak mi się coś zdawało, albo przynajmniej słyszałem. A jednak są to chyba zwykłe NPC-ki tutaj. Na questa nie ma co liczyć. Szkoda. Dajmy się teraz tutaj w prawą stronę. Co tutaj jest za wieża w ogóle? Ja pierdzielę, jak to są fajne tereny. Okej. Okay. Ja się mam udać tutaj? To ciekawe. No dobra, ale jak tak ma być, to tak ma być. Dziwi mnie, że no w sumie nie ma tam tablicy ogłoszeniowej, to w tamtej miejscowości, więc może dlatego. Dobra, wpadajmy do środka. W sumie tutaj całkiem ładnie. Ciekawe miejsce, nie przypominam sobie, abym był tutaj wcześniej. Ups, przepraszam. Coś strąciłem. Witaj w miodosytni, wędrowcze. Co to jest ta cała miodosytnia? Holofernes Meyersdorf, do usług. A oto moi synowie, Bernie, Franklin i Hugo. Cześć. Miło mi. Geralt z Rivi. Wiem, kim jesteś. Poznałem po włosach. Szczerze mówiąc, czekałem na kogoś takiego jak ty. Na Wiedźmina w sensie. Pewnie chodzi o barciowe widziadło. Widziałem zlecenie. Zgadza się. Pustoszy moją pasiekę. Okej. Okay. Jeśli chodzi o zapłatę. Na początku załatwmy interesy. Krasnoludy to bogaty naród, więc... niech ci będzie ich stać. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycję. Czyli umowa stoi? Stoi. Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzenia? Raczej podmrożenia. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Ciekawe. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Okej. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. Okej.
Tędy za mną. Prowadź. Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przeskok. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt w koniecznych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z redańczkami. Znaczy, że widziadło jest z nich w gardło. To tutaj. Tu widziadło zabiło parobka. Okej. Może zostawiło jakieś ślady. Co, tutaj strasznie dużo jakby... śniegu? Ciekawe. To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę. I jest ciężkie. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Tak jest, ale... dziwne stworzenie. Wygląda mi to na jakiegoś upiora. Chociaż sam nie wiem... stoją materialne ślady. Zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu musiał zginąć parobek. Krew. Zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Dobra, mamy ślady. Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. Też tak myślę. Proszę bardzo, tu jeszcze mamy jakieś skarby. Chyba jednak ta istota nie szła tą ścieżką. Mnie po prostu przepłynęło od razu na drugi gdzieś brzeg. Jakoś gdzieś tak tutaj. Dobra, pole całkiem jest tutaj dość duże do oglądania. Nie jest to taki mały obszar. Jakieś drobne negery. To atakują. No ale słuchajcie, te ślady trzeba tu jakoś znaleźć i zlokalizować. Co ten salto na kurwia? Co za koleś. Dobra. Szukajmy zatem tych śladów. Gdzieś tutaj muszą być. Ślady, pokażcie mi się. Interesujące. Nie widzę żadnych śladów do cholery. Kto wie, może przepłynął tak na przełaj tutaj. Też szczerze mówiąc to wątpię. Bardziej logiczne mi się wydaje, że przepłynął po prostu tak po prostej. Na drugą stronę, czekajcie. Coś tutaj mamy. Proszę bardzo, on wyszedł tutaj jednak. Co za cwaniak. Zawka muszą być i utopcy. Teraz nie one zniszczyły. Dobra. Drobna konfrontacja. Okej. Dobra, ślady teraz prowadzą gdzie dokładnie tutaj? No nawet w tą stronę. Coś tutaj będzie. Coś tak przeczuwam. Tędy się nie przecisnę. Może jest inne wejście. No proszę bardzo, wejście do jakiejś jaskini. Całkiem głębokiej. Inne wejście, powiadasz, panie Wiedźmin. A tak się składa, że się znajduje inne wejście. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zareguluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Ciekawe, jaki potworek będzie się tutaj ukrywać. Coś tam słyszę, coś tam się wydziera. Tak więc open that gate. Chowaj ten miecz. Otwieraj! To jest. No kurna. Chcę otworzyć piwnicę do cholery. Proszę bardzo, wystarczyło... Barciowe widziadło, jasne. Raczej ogar dzikiego gonu. Skąd się to wziął? Płotka cię dogoni. Też mnie to ciekawi. No tak to właśnie wyglądało. Dość mocno podejrzanie. Wygląda na to, że ucieka. Nie ma to jak biegać za jakimś ogarem dzikiego gonu. Dobra, mam nadzieję, że Geralt da radę tutaj po
po swojemu to coś dopaść. I raczej nie zje nikogo, jak zje, to będzie zabawnie. Dobra. Jeb obok dzieciaka tutaj, Geralt. W sumie niewiele może zrobić teraz. Dobra, trzeba będzie to pewnie zamęczyć. I zaraz będziemy mogli stanąć z tym oko w oko. Coś tego. Dobra, jest i on. Wystarczyło do niego podbiec odpowiednio blisko. I to wszystko. Masz! Nie lubi chodzić. Dobra. Teraz. Atakuj. Okej. Ubiliśmy sobie zatem to widziadło. Wzięliśmy trofeum, więc zaraz przekazujemy tutaj potwierdzenie wykonania naszego zlecenia. Tak jest. Geralt się nie patyczkuje. Dobra. Wskakujemy na płotkę. Prosto do krasnali i zdajemy im raport. Okej. Fajną mają osadkę, wam powiem, ten domek taki. Nawet mi się tutaj podoba. A, tu jesteście. Daliśmy radę. Przebarciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze 2 tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uni. Dzięki, dzięki, Wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Proszę bardzo, do usług. Zlecenie zostało wykonane, co mnie bardzo cieszy. Zyskałem troszkę punktów doświadczenia. No może niespecjalnie za dużo, ale już lada moment będę miał 34 poziom, co mnie bardzo cieszy. I wtedy będę miał mój mistrzowski wiedźmiński pancerz z tego niedźwiedzia, którego się już nie mogę doczekać. A cóż, ja na tym etapie rozgrywki już zakończę tego gameplaya. Mam nadzieję, że ci się spodobało. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie w górę dla motywacji. Skomentujcie ten materiał, możecie go śmiało udostępnić. Pogadam z znajomym, zapraszam serdecznie do tutaj rozmów w komentarzach. Ja teraz uciekam na kolejną ważną misję Ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Ostatni po!